Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, Przegląd Prasy Poranny. Zapraszam. Piątek, piąteczek, piątunio to właśnie dzisiaj i to okładka przeglądu sportowego. Wiedeń zdobyty, wejście smoka Krzysztofa Piątka dało Polsce zwycięstwo nad Austrią na początek eliminacji Mistrzostw Świata 2000, Mistrzostw Europy oczywiście, 2020. Austria-Polska 0-1, taki jest wynik tego meczu. Krzysztof Piątek, bohater narodowy dzisiaj, drodzy państwo, a o eliminacjach do Mistrzostw Europy 2020 bardzo dużo w przeglądzie sportowym dzisiaj. Oczywiście jest to temat numer jeden w tym wydaniu. Najgroźniejszy konkurent do awansu pokonany w Wiedniu, czyli Austria, pisze przegląd sportowy. Lepiej rozpocząć, tych eliminacji się po prostu nie dało. No i tu widzimy te kadry z meczu. Zapewne część z państwa mecz oglądała. Wymarzony początek. Szczęsny i Piątek najlepsi w ocenie Tomasza Włodarczyka. Wojciech Szczęsny kilka razy uratował nas przed stratą gola, nasz bramkarz. Arkadiusz Milik rozegrał jedno z gorszych spotkań w drużynie narodowej, z kolei krytyka Arkadiusza Milika. No i Piątek, który zdobył dla nas tę jedyną, ale zwycięską, decydującą bramkę. O sporcie także w innych wydaniach gazet, choćby Gazeta Wyborcza. Odsiecz Piątka w Wiedniu w taki historyczny sposób opisuje zwycięstwo Polaków. Nie umarł król, niech żyje król. Wciąż mamy Roberta Lewandowskiego, ale mamy i Krzysztofa Piątka. Piłka jest z nim związana niewidzialną nicią. Zawsze odnajduje się w polu karnym. Wszedł na boisko w drugiej połowie, zaraz strzelił gola, dając Polsce zwycięstwo na starcie eliminacji Euro 2020. To jest nasz bohater narodowy. No ale oczywiście Gazeta Wyborcza, jeżeli pochwali, to za chwilę musi być gdzieś Prawo i Sprawiedliwość, które, jak twierdzi, boi się utraty Senatu. Na zamkniętym spotkaniu politycy Prawa i Sprawiedliwości żalili się Jarosławowi Kaczyńskiemu, że w Radzie Zjednoczenia Opozycji mogą przegrać wybory do Senatu. To realny scenariusz, uważa socjolog zapytany przez Gazetę Wyborczą o ocenę, czyli Jarosław Flis. Dziś Zjednoczona Prawica ma w Senacie 63 mandaty na 100. Kilkunastu odpadnie i po nas, słyszy się podobno w Prawie i Sprawiedliwości. Czy Senat należałoby zatem zlikwidować? To też już kolejne z takich publicystycznych mocno opinii, drodzy państwo. O tym zresztą będziemy jeszcze mówić niejednokrotnie na antenie telewizji w Polsce.pl. Idziemy dalej, bo ważne rzeczy także na arenie międzynarodowej. Korespondencja z Brukseli. My zresztą swojego rodzaju korespondencję z Brukseli już zaliczyliśmy w rozmowie z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim. No ale to parlamentarzysta. Dziennikarze co mówią o tym, jak zebrała się unijna elita, by rozmawiać o Brexicie. Polska wsparła Londyn. Wielka Brytania wciąż nie wie, jak i kiedy wyjść z Unii. Mowa już dzisiaj jest o dwóch kolejnych datach, już nie 29 marca, jak to było od lat ustalone, ale kolejne daty w kwietniu i maju są realne dzisiaj. Jak i kiedy wyjść z Unii? Dla firm każdy scenariusz jest lepszy niż niepewność, pisze Rzeczpospolita. No i rzeczywiście ten chaos to tak naprawdę słowo, które pojawia się od niecałych 3 lat, bo to niecałe 3 lata temu, w czerwcu dokładnie będą 3, od referendum w Wielkiej Brytanii, czy wyjść z Unii Europejskiej. Brytyjczycy w większości, choć nie takiej dużej, bo 51% nieco ponad, opowiedziało się za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, tych głosujących, biorących udział w tym referendum. No i od tamtej pory słyszymy o chaosie, od tamtej pory mówimy o tym, że nie wiadomo, jak będzie wyglądał Brexit i jakie będą warunki tegoż rozwodu Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, ile tak naprawdę zapłaci Wielka Brytania za ten rozwód, jaki będzie podział majątku. Natomiast dzisiaj dalej nie wiemy, czyli jesteśmy w tym samym mniej więcej punkcie, oczywiście po wszystkich perturbacjach, negocjacjach unijnych i tak dalej, co w tamtym czasie. No i dalej musimy tylko powiedzieć, że konia z rzędem temu, kto wie, jak to wszystko się skończy, bo niestety dzisiaj powiedzieć nie możemy.
Drodzy Państwo, choroba pokonała Szaranowicza. Włodzimierz Szanarowicz ponad 40 lat pracował przy mikrofonie. To tajemnica odejścia z telewizji legendarnego komentatora. To przy okazji meczu Polska-Austria jeszcze. No i fakt bierze na tapetę Kazimierza Marcinkiewicza. Dlaczego ten polityk, słynący z zamiłowania do drogich garniturów, zaczął nagle ubierać się jak kloszard? Pyta fakt. No, może mieć to związek z tym, iż komornik sprawdza jego majątek. No, dlaczego? Dlatego, że jest winien swojej byłej żonie ponad 100 tysięcy złotych z tytułu alimentów. Zakupowy kamuflaż tak wygląda. Przyłapany Kazimierz Marcinkiewicz. No, fakt i Super Express słynął z tego, by właśnie w ten sposób łapać polityków gdzieś tam między ryżem a płatkami musli w sklepie. Kaziu, nie udawaj biedaka, pisze fakt, bo jak udowodnić komornikowi i światu, że nie stać cię na zapłacenie byłej żonie ponad 100 tysięcy złotych zasądzonych alimentów? Były szef rządu Kazimierz Marcinkiewicz najwyraźniej wykombinował, że najlepiej zostawić w szafie modne garnitury i szaliki, a sushi i szampana zamienić na kanapki z wędliną. Zapomniał tylko o jednym. Zwykli ludzie nie jeżdżą 100 metrów do osiedlowego sklepiku luksusowym BMW. O właśnie. No i drodzy Państwo, wydało się luksusowe BMW potrzebne było na zakupy Kazimierzowi Marcinkiewiczowi, ale dziennikarze złapali go gdzieś między tym ryżem a płatkami musli, drodzy Państwo. I to tyle, jeśli chodzi o prasę na dzisiaj. W piątek wychodzą też już te weekendowe wydania gazet. I tutaj mamy choćby Dziennik, Gazetę Prawną już na weekend, czy Polskę The Times, magazyn na rozpoczęcie wiosny. Bardzo wiosennie, pięknie wygląda ta okładka. Proszę spojrzeć jeszcze. O! Tak wygląda. No i plus minus z młotkiem. Hamulce puściły kościół do bicia. Plus minus na weekend, sobota, niedziela, z tematem numeru właśnie takim, że kościół ulega dzisiaj potężnym atakom. Tak naprawdę nie tylko dzisiaj, bo my w Polsce zresztą znamy od dziesięcioleci, jeśli nie lepiej, no na pewno w tej historii najnowszej, którą my dobrze znamy, pamiętamy, takie ataki na kościół. No i kościół zawsze się z nich podnosi. Czy będzie tak samo tym razem? Więcej jeszcze w plusie, minusie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Drodzy Państwo, w tym wydaniu przeglądu prasy za chwilę do Państwa wracamy.